Sezon 2019 za nami. Pierwszy sezon na torze i moje pierwsze podziękowania za ten sezon. Szczególne podziękowania należą się wszystkim osobom, firmom, które wspierały nas w mijającym roku. Chciałbym Wam bardzo podziękować za wsparcie i pomoc w rozwoju pod okiem mojego najlepszego trenera, taty. Duże wątpliwości, czy życzyć, czy żebyś podkręcił tą średnią. Patrzę tak w kontekście trochę na stan, więc nie wiem. Bez Was uprawianie tego sportu nie miałoby sensu. To dzięki Wam możemy prezentować tak wysoki poziom. Osobne podziękowania dla osób zajmujących się naszym zdrowiem. Kontuzji było co niemiara w tym roku. Sport żużlowy to również sprzęt i jego przygotowanie. Słowa uznania dla mojego całego sztabu mechaników, który się nim zajmował. Sprzęt był rewelacja. Dzięki. Największe podziękowania należą się Wam, kibicom, którzy przez cały rok wspierali nas. Dziękujemy Wam za to bardzo serdecznie. Ogromne podziękowania też dla Was, dziewczyny, naszej rodziny, żony Sylwii i Nataszy, no bo trochę musiały naznosić naszego wycinania 6 tygodni o kulach, ale jak tak ma wyglądać emerytura, to ja się na to piszę. Niespodzianka dotarła na czas. Kibicom z Gniezna, może nie mówię do widzenia, a raczej do zobaczenia. Zrobię wszystko, żeby podnieść swoje umiejętności i Was nie zawieść. Trzymajcie kciuki. Wielkie dzięki. Jaki żużlowiec. Taka niespodzianka. Miros. Pełen dystans.